Dzień dobry, dzień dobry. Czy widzicie tutaj te samochody? Dokładnie tak. W dzisiejszym filmie chciałbym wykonać sobie taką kradzież ze złomowiska, że tak powiedzmy. Jednakże, żeby wykonać tę kradzież ze złomowiska, pierw muszę być oczywiście prezesem i mam trzy samochody do wyboru. Oczywiście będzie ten najdroższy. Pomyślałem, że może spróbujemy zrobić to inaczej. Spróbujmy w takim razie zaprosić tych tutaj graczy. Jest 27 osób na sesji. Myślę, że jedna z tych, no przynajmniej może kilka z tych osób na sesji zrobi ze mną takie coś, albo zrobi za mnie na przykład całą robotę, też tak może być. Więc wejdę w zatrudnianie partnerów i wyślemy wszystkim graczom ofertę pracy. Nie chciałbyś tak przez przypadek być w mojej organizacji. Przesłałem każdemu dosłownie ofertę. Czy ktoś chciałby do mnie dołączyć? Czy ktoś jest chętny? Ktokolwiek. Słyszę tylko wybuchy za tym budynkiem, więc nie zapowiada się to dobrze. Czy ktokolwiek na tej sesji jest chętny, żeby ze mną zrobić sobie napady ze złomowiska? Ktokolwiek, byle kto, byleby ktoś był. Niestety, chyba jak tak słyszę, albo bardziej widzę, to chyba nie ma w takim razie mowy o tym, żeby ktokolwiek chciał dołączyć, bo by się wyświetliła informacja, nie? Że ktoś dołączył do mojej organizacji. Nikt absolutnie nie dołączył. Skradnę sobie auto, zaczekam jeszcze chwilę, ale ogólnie bardzo blisko się drespię, bo tylko 800 metrów. Już mówię, już kiedyś miało taki odcinek, w którym właśnie ja zapraszałem randomów, żeby pomogli mi przy hangarze zbierać paczki. Akurat wtedy była jakaś fajna premia. To co, nie będą chcieli zrobić w takim razie nic? No tutaj widzę, że mamy jakiegoś gościa, co leci sobie w... Kurde, jak to się nazywa? Anihilator się nazywał ten helikopter. Cóż, Anihilator w sumie w GTA 4 akurat był bardzo super. Teraz już trochę mniej jest super. Że w ogóle nie jest jakiś mega, mega dobry w ogóle w online. O, tak trzeba by zacząć. Dobrze, spróbujmy może jeszcze raz. Tu się tutaj... Zatrudnij partnerów. Chciałbym wysłać wam znowu ofertę. Słuchajcie, niepowtarzalna oferta. Możecie za mnie wykonać zlecenie ze złomowiska. Czy ktokolwiek chciałby dołączyć do mnie, do mojej organizacji? Musi istnieć chociaż ta jedna osoba. No kurde, na ogół. O, nie mamy jakiegoś Glifera na sesji. NEZ1T. Nie dość, że zniszczył gościa, to jeszcze rozwalił mu towar. Bardzo nieładnie. Bałwanek jest... niezadowolony, ale nikt dalej do mnie nie dołączył, więc dalej jestem niezadowolony. Jak ja mam teraz kogoś tutaj wziąć, żeby mi pomagał zbierać samochody, żeby móc na nich coś zarobić? Jak ja mam to zrobić? Zmieńmy sesję może. Do mnie dalej nikt nie dołącza. Patrzcie, tutaj ktoś stoi bezpośrednio pod... Mój pojazd został zniszczony. Jeszcze auto mi rozwalili. O nie. Kim ty jesteś, gościu? Wychodzę, kurde, do złomowiska specjalnie po to, żeby się z sobą przywitać. Dlaczego mi rozwaliłeś auto? Co to jest? Co to kurde ma być? Co to, wojsko jakieś przyjechało czy co? Co to za pacyfikacja pod złomowiskiem? Co to w ogóle jest? Co to ma być, ja się pytam. Dobra, tutaj jesteśmy sobie w tym, że tak powiedzmy, nagranej F1. Co to się właśnie tutaj wydarzyło? Co to w ogóle było? To są jakieś kopie ludzi? Nie wiem. A ten gościu to co, kurde? Generał? Zobaczmy sobie tak na wolnej kamerze. Co, jak to się to w ogóle wyglądało? Nie wiem, wygląda jakby oni zaczęli te dwa boty chyba do siebie nawzajem strzelać. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to tutaj było, ale ten tutaj gościu już wychodził. I tutaj na tym się to wszystko kończy. Nie ma już nagrania nic wcześniej, poza tym, że gościu wyjmuje już tutaj RPGa. Powiem, że tutaj dziwne, ten jeszcze wyciągnął bagnet, także... Nie wiem, co to byli za ludzie, ale powiedzmy, że ich mundury oraz wóz, którym przejechali, może świadczyć tylko o tym, że to może nie być... Jakaś, powiedzmy, że randomowa akcja, tylko coś bardzo przemyślanego. Dobra, no ale cały czas idę do problemu. Nie mam dalej osoby, która chciałaby za mnie porobić misję ze złomowiska. Nie wiem, wygląda na to, że ktoś porozstawiał niewidzialne ściany tutaj. To za tym idzie, chyba będzie, nawet jeżeli ktokolwiek dołączy na tej sesji do tych moich, nazwijmy, że do mojej ekipy. Tak sami tutaj widzicie, no coś, jakieś niewidzialne ściany tutaj są, chyba że teraz nagle zniknęły.
Nie no, tutaj dalej coś jest w tym miejscu konkretnie. No to chyba nie da rady, coś tak myślę. No nie wiem, gdzie tam ci goście uciekli, ale sobie zobaczymy na wolnej kamerze, co to w ogóle jest. No ale nie no, musimy zmienić sesję, no niestety. Bo jest... A, tam teraz nagle helikopter już widzę, że jest. Teraz jak zmieniałem sesję, nagle pojawił się helikopter. O, proszę. Mamy Xavier 0407. Jesteś moim tutaj wybawcą. Gościu ma generalnie 18 poziom. Dobrze. Słuchaj, będziemy se robili kradzież ze złomowiska. Ten najdroższy. Moduł hakujący ja bym potrzebował. Słuchajcie, załatwimy moduł hakujący. Xavier, zobacz, jest zadanie. On siedzi w tym, kurde, w domku. Na poprzednich sesjach no to był. Znowu to, kurde, jakiś spam. Co to ma być? Ej, gościu, wychodź. Musimy zniszczyć zagłuszacze sygnału. No wychodzi z kasy. No zobacz, no zadanie ci odpaliłem. Obok ciebie jest nawet. Patrz, nawet daleko nie musisz jechać. Znisz zagłuszacze sygnału. Dawaj, dawaj, dasz radę. Kurde, no... Xavier, no musisz, no jak to się mówi, musisz. To ja polecę tam dalej, a ty rozwoisz tam bliżej. No to miało być, że już oni wszystko by za mnie zrobili, ale... Kurde, trochę wątpię, no wiecie. Gość. Robota jakby czeka, a nie tam jakaś walka. Będziesz działał w dobrej wierze, że tak powiem. Co się złego może wydarzyć po drodze? De... O, dobra, rozwaliło się. No jedna obok ciebie została, bo tak to... Xavier niszczy zagłuszacz. No i widzicie? Warto było, kurde, czekać te, nie wiem, pół godziny, czy tam ile, żeby w końcu przyszła jedna osoba i rozwaliła mi. Dobra robota, dobrze ci poszło. Rozwalił zagłuszacz. Pięknie. Słuchaj, zobacz, gdzieś się jakiś magazyn zaznaczył. A dobra, w paleto się zaznaczył. Okej. Okay. No ale dobra, no spisałeś się, no jedną antenkę jednakże rozwaliłeś, no jednakże do tego paleta to już ja szybciej dotrę. To niezłe rozwalenie panelu. Dzień dobry, Merlin. Tam wchodzimy sobie. Ktoś mnie zabierze? Nie. To muszę sobie podnieść. Pewnie jest zdziwiony. Nie wiem, czy on coś tu widzi w ogóle, że coś tu się dzieje, o, że tak powiem. Wziąłbym ciebie kodę do organizacji, widzę, że się zainteresowałeś. Akurat ten gościu... Gdzie on w ogóle? Co on w ogóle robił? To on tutaj jechał. Ja to mogę zostawić rzeczywiście. Dobra, teraz wracamy, słuchaj. Odpalę ci inną misję, ale mówię, jeszcze zaprosimy innych tutaj gości. Próbujemy, mówię, zebrać większą ekipę, żeby porobić jednakże, no mówię, te zlecenia ze złomowiska. O, dobra, dostarczyło mi moduł. Już myślałem, że się kurde zliczowało, co i mi tego modułu nie dostarczy. Ale moduł został, jak tu pisze, dostarczony. No nie, z pół godziny gościa szukałem, żeby dołączył i ostatecznie mnie opuszcza. A dodatkowo zawiesiłem się chyba w czarnym ekranie. Nie znam, będę musiał użyć magicznej sztuczki. Gdyż jak w zasadzie widzicie, szukając sobie randomowych graczy do pomocy, to i tak nam w niczym nie pomoże. W sensie nikt za nas tego nie zrobi, tak szczerze, tego zadania, jak w zasadzie widać. To jest w zasadzie tylko walka o to, żeby nawet w ogóle, żeby znaleźć jakiegokolwiek jednego gracza do pomocy tego typu zadaniu, to już jest, powiedzmy, to już jest dopiero co. 10 osób z raptem jest, no tam było po 17, więc powiedzmy, że było dwa razy tyle, no ale wyślemy każdemu ofertę. O i proszę, mamy gościa, mamy dwóch nawet gości. No to w takim razie jak mamy teraz dwóch gości, czy mamy dwóch gości, którzy będą nam coś robili w organizacji? Bardzo dobrze. Słuchajcie, słuchajcie, mam dla was zlecenie, czyli mianowicie podłoga 180 i Lorne Solid. Słuchajcie, mam dla was zlecenie do wykonania, zobaczcie. Pojawiło wam się takie co na mapie? Jakaś przepustka VIP, nie mam pojęcia o co chodzi. No, no dawaj, 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 dawaj gościu. Rób zadanie. Nie, no, do co się kręcisz? Trzeba zadanie wykonać, a nie się kręcić. Lorno Solid, słuchaj, działamy. Zadanie do wykonania jest. Ma tamten gościu jechać i wykonać całą robotę? Miran 180 ma jechać. Samochód, patrzcie. Deluxo ma. ale transport był. Włam się do opuszczonego magazynu. No trzeba teraz na dół zjechać, no. Widzicie, Miran 180 raszuje. Bardziej to wygląda jak pomoc niż za to, że mi tutaj robią. Ale zawsze coś, słuchajcie. Dobra, zobaczmy jak to im wyjdzie. Czy wyjdzie im to na cicho? Wiem, że to chyba... O, już alarmuje ochroniarzy. No nie można bić się. Dobra, ja tutaj wam pójdę. Wy tam już przeszukajcie karty, że tak powiem. Proszę odszukać w zamkniętych pomieszczeniach kartę dostępu. Już. Biegiem, że tak powiem. Ruszamy. Tam jest gościu. Ja będę udawał, że wiecie, że ja coś robię. Dawaj, Miram. Tam na przykład spróbuj wejść. O, tam się zrespił ochroniarz.
No szukajcie, szukajcie karty. Może w drugim pomieszczeniu będzie. Co? Co patrzysz? O, zabierzcie kartę. I teraz ja tutaj mogę otworzyć. Widzicie? Patrzcie, jaka sztuczka. Dobra, teraz przepustkę bierzemy. I wychodzimy teraz z magazynu. Już, już mamy wszystko. Dobra robota. To prawda mówię, samo by mi to zajęło pewno szybciej, niż wyrwując akurat przypadkowych ludzi do pomocy, ale zawsze coś mamy. Teraz do deluxu wchodzimy. Musimy zawieźć przepustkę na złomowisko. Dobra robota, dobrze wam poszło. Ja powinno w sumie go przeteleportować ze mną czy coś, nie? No i co, znacznik się zbugował? Wziął mnie, rozjechał, ale... Staję na znaczniku. Może ty, goście, spróbujesz zanieść to. O. Masz, ty weź to. I może tobie, ciebie przepuści. Miran opuszcza sesję. A mój jak idzie? Zdobyto przepustkę. Co to kurde jest? Czy ja trafiłem właśnie na kogoś, kto kradnie sobie te? No bo to jest misja, która by wyglądała, jakby ktoś kradł sobie te samochody do napadu na kasyno. I nie ma tam tego gościa. Moja drużyna mnie opuściła. Potrzebuję kogoś, kto... To tutaj wiecie, no... Coś zrobi, no bo... Jak to tak? Rywalom wyślę, wszystkim wyślę. Ale no chyba, kurde, będzie bardzo ciężko. Dlatego widzę, że gości na czacie aż zbiera 7 milionów. Tylko na co on w ogóle zbiera? O, proszę, ty, patrzcie, mamy... Mamy jednego, kto jest z mojej organizacji. Palam mu tutaj misję. Zobacz, gościu, jakiś znacznik ci się na mapie pojawił. Patrz, 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 gościu. Gdzie jesteś? Tutaj jest. Po co on tutaj jest? Tutaj tam ci znacznik odpaliłem. Ty się z czymś tam bijesz. No myślę, że te zielone akurat znaczniki to nie będą miały sensu, żeby, wiecie, odbrać chyba na te znaczniki randomów, bo zwyczajnie może fajna misja tutaj byście mieli. Fajne by wam się u was działo. Teraz jeszcze klucze chyba muszę zdobyć. Wzięli się z Respidinowi. No, tutaj w środku gdzieś było. O, tutaj są. Patrz, ten gościu jechał. W ogóle. Patrzcie, jechał, jechał tutaj. No, ale teraz to ja powiem ci, gościu, że to już po sprawie. Ja teraz muszę tego uciec policji. Ale może gościu zostanie, to go na finał się weźmie. Odążyłem przejechać gdzieś tu bokiem, że znowu mi się tu jakoś uda. No, dobra, tędy. Jedzie goście za mną z organizacji sprankowej. Dobra, dostarczamy ciężarówkę. Opuść teren. Zaopuszczamy teren, zabieramy mu motor i odjeżdżamy. Słuchaj, gościu, będziemy sobie jechali do... Będziemy sobie jechać. Przy okazji... Wyślemy tutaj ofertę każdemu. Dobra, myślę, że tak jak tyle zrobimy ofert, może ktoś jeszcze dołączy. Ktoś co jeszcze z nami tu będzie jeździł. O, mamy tego Szakoda. Aż nie wiem, czy ten gościu... Nie, to był ktoś inny. No ale jeździł za nami, no to jest sobie w organizacji teraz. Może zauważył, że jesteśmy z tej samej, w sensie sprankowej, dlatego pewno może. Tutaj on w ogóle jedzie tym, jak się Wektor chyba nazywa. Nie, Virtue to był, nie Wektor, Virtue. Akurat ten pojazd jest w tym tygodniu na zniżce, tak w sumie chcę to odnotować, że akurat jest. Boom! Wziął tego gościa, on zaraz nas walnie tym railgunem. Nawet dostał z railguna, ale on ma pancerz. On ma pancerz na tym samochodzie, no to powiedzmy sobie, że ten pancerz to jest gościu z mocami super. Nie mamy szans. Mario, nie. Do widzenia. Nie żadne hi, tylko nara. To baj mi tutaj, proszę. Wchodzimy teraz do sklepu. Zabił naszego gościa. W sklepie musimy odszukać strój. O, tutaj jest torba. Udaję, że tej torby nie widzę. A niech żeby tamten gość po prostu ją zabrał. Mam nadzieję, że nam nie zablokuje tutaj wejścia. Jedziemy ze strojami. Nie wiem, co tam Mario zaś gada. Zabieram stroje. No cóż, mam nadzieję, że sobie tam poradzicie. Ja akurat zebrałem stroje, bo ten gościu widzę, że nawet miał ofertę dla nich, że sprzedaj mi kurde 4 Kajoperiko, nie? Ja to liczyłem, że mi tutaj randomy przyjdą, wiecie. Trafi się jakaś ekipa tych gości, co... Będą rzeczywiście, zrobią mi te całe zlecenie, bo mówię, samemu mi się średnio chciało, a wyszło na to, że ja w większości i tak zrobiłem to sam i byłoby szybciej, gdyby nawet to zrobił jeszcze sam. Dobra, no mam nadzieję, że oni sobie jakoś do mnie tutaj dołączą, może tak powiedzmy, bo wziąłbym ich na napad, ten ostatni, gdzie jeszcze kradniemy ten wóz.
zebrałbym ich ze sobą. Tam odrzutowiec widzę na niebie. Bo się jeszcze nie sfokusował na ten pojazd. A, chyba nie. Dostarczam ubranka, że tak powiem. I przeteleportujemy tamtych gości tutaj, bo jest taka możliwość, żeby zaprosić ich po prostu na złomowiska. Nie wiem, co oni tam w zasadzie robią z tym Mario. Kurde, teraz, którzy byli moi, którzy są ze mną. Dobra, Friendly oraz Tat. Mamy tych obydwu gości, dostali zaproszenie na złomowisko. O, jeden się już tutaj pojawił. Słuchajcie, będziemy teraz wchodzić. O, i mamy drugiego na złomowisku. Bardzo dobrze. Słuchajcie, teraz robimy, powiedzmy, że taką trochę prywatną, powiedzmy, że aż prywatne to jest zadanie. Mianowicie rozpoczynamy teraz kradzież. Ogólnie jak rozpoczynamy kradzież, wszyscy, tak to jest mi wiadome, to się jakby wszyscy zaczynamy jakby z innej sesji praktycznie. Widzicie, kradzież pojazdu Duganowie. I ci goście tutaj też są. Niby wiecie, wszyscy jesteśmy na tej samej sesji, ale to co się dzieje to jest zupełnie co innego, jakby to powiedzieć. To jest jakaś taka inny rodzaj sesji, że tak powiedzmy. A widzicie, tutaj wszyscy na czacie piszą, a ich tutaj nie ma. Dobra, jadę teraz ciężarówką. Słuchajcie, jedziemy do areny wojny. To jak mamy bardzo blisko. Mam nadzieję, że tylko tego tej goście nie zginieciemy, co jest, siedzi sobie z tyłu przez przypadek. Dobra, słuchajcie, będziemy teraz wchodzili do arenki. Dostań się na stadion. Chciałem ich dogonić, żebyśmy tak w trzech tak ładnie weszli. A może tutaj ich wyprzedzimy jakoś. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Teraz idziemy tu. On tam miał kliknąć. Ja mówię, chyba jestem jedną z nielicznych osób, która rozegra taką misję z kimś. Teraz tu się walimy. Ogólnie zadanie jest, żeby walić im w głowy. O kurde, padłem. No to dobra, jednego zadania już nie udało mi się zrobić, bo padłem. Co jest? Padłem dwa razy. Duganowie załatwieni, teraz będziemy musieli sobie wypatrzeć samochód. A niech chyba też wypatrują go. Z tego co widzę, wszyscy tam stoją. A to chyba ten będzie. O, oni we dwóch będą, dobra. No to drużyno, deaktywujcie go w takim razie. O, to jest na przykład ciekawe. Że my jesteśmy tu, a drony są tam w ogóle, nie gdzieś tam daleko. Ale... Ogólnie oni po prostu muszą tym dronem trafić w autko i to w sumie tyle. Dobra, znowu mamy szansę na parę headshotów, żeby zasadzić. Nie, już to od razu jedziecie. W sumie można. Mogą jechać. On jest na dwóch? Boom we mnie. Dobra, to jest auto dla dwóch. Teraz można tylko w minutę dotrzeć do Chao, tylko nie wiem, czy będą wiedzieli, że muszą tam jechać. A akurat, że wyjechać z tej strony, to widzę, że nie wiedzieli. Może nie robili tego nigdy w sumie. W sumie dosyć drogi to jest biznes. No tędy to nie opuścicie, trzeba naokoło. Jeszcze wam tutaj nawet zostawię. Swój własny samochód jeszcze zostawię. Bo mi dało taką beznadziejną broń. Bo już by z tym chociaż chodziłby. To już by byłoby co? Ale patrzcie, auto jest tu, oni byli wcześniej gdzieś tam. A, to jest na czterech. O, no to jednak. Tędy nie. No właśnie. Trzeba jechać do Chao. Na zadanie, żeby dotrzeć do Chao w minutę się no nie zrobi, bo były 2 minuty 40 odkąd leciał timer i musiałby dotrzeć właśnie w tym momencie. No a nie dotrze. No mówię, jakbym ja był kierowcą, to akurat wiem, że takie coś jest, to mówię, akurat zadanie specjalne na mnie wleci, ale jestem bardzo ciekaw, czy oni cokolwiek za to, że ukradliśmy ten samochód dla mnie, nie? Czy oni cokolwiek z tego mają? Bo headshoty może zrobiliśmy, no akurat śmierć, no to była moja wina, bo ja popadałem dwa razy. To akurat muszę przyznać, że ja tutaj zepsułem, ale tak to wszystko jest okej. Okay. No, Chao nam rozbroił bombę, no. Może kiedyś skorzystamy z jego tuningów, jeżeli nam w końcu pozwolą skorzystać. Może im zaznaczę, bo nie wiem, czy będzie wiedział gościu, że gdzie jest umowisko moje, bo to akurat nie jest takie oczywiste, gdzie jest. Autko dostarczone, dobra robota, że tak powiem, randomy. Spisaliście się, tak mogę powiedzieć. Ale czy cokolwiek w sumie za tą misję żeście mieli, to jest bardzo dobre pytanie. Ale 10 tysięcy jest, ponieważ headshoty akurat to ja zadbałem. Także Szokot oraz Friendly, nie wiem, Gaylorej, nie wiem, powiedzmy, dobra robota. Tyle wam mogę powiedzieć. Spisaliście się bardzo dobrze. A teraz to byłoby na tyle i do następnego, cześć. Przynajmniej wiemy, że nie warto zapraszać randomów, bo to będzie trwało zwyczajnie bardzo długo, a szybciej sami to zrobicie, ale jakaś odmiana zawsze jest.